Dzień dobry, tak wyglądam podczas wolnego. Słyszycie to, bo dodali? Właśnie, od rana do wieczora. Nie, na śmieci, od rana do wieczora nie, ale synek ma wolne i grają online z kolegami na PlayStation i tak się fajnie kłócą, dyskutują. W dzieciach jest piękne to, że są do siebie szczere. Nawet jak mają powiedzieć, nie lubię cię, nie odzywaj się do mnie, jestem obrażony, to po prostu to mówią. A dorośli w tych czasach są tacy, wiecie, nie wszyscy. Nigdy się nikogo nie wsadza do tego samego worka. Zawsze, o, pamiętacie moją starą bluzkę? Ci, co mnie oglądają, to pamiętają. Zwykłe spodnie, tak wyglądam po domu. Ale tylko na razie, bo musiałam wyjść z psem, zrobić Russellowi śniadanie. Jest godzina 10 po 11 już. Piję sobie kawę. Zobaczcie, jakie mam przepiękne paznokcie. Fokus. Dużo osób, bo to o to chodziło. Już widziało na Instagramie, na Facebooku, bo tam teraz rządzę. Tam jestem, tam reklamuję siebie jako osobę, jako produkty też. Jak wiecie, Facebook i Instagram ma jedną z największych sił działania, więc wszyscy tam się skupiają. Jedni promują swoje filmiki YouTube'owe, drudzy promują swoje zwierzaki. Zawsze ktoś gdzieś po coś to utwarza. Nie jest to po to, żeby tylko pokazać, nie wiem, pewne aspekty swojego życia, bo pewne aspekty swojego... O kurczę, tutaj wczoraj podłogę myłam i chyba sobie zrobiłam za dziurę na paznokcie. Bardzo ładne. W moim życiu nastało dużo zmian, dużo zmian i tak jakoś muszę to wszystko ogarnąć. Dzisiaj jadę na kolejne spotkanie, więc zakupy zrobię, tylko to, co potrzebuję. Jedzenie dla psa, kawę na pewno potrzebuję, kupić jakąś drobnostkę dla chłopca, którego idziemy odwiedzić. No i coś tam jest, a słonecznik, bo ja ostatnio dubię słonecznik kilogramami, nie wiem dlaczego, ale tak jest. To potrzebuję na pewno zakupić, więc pojedziemy, mam kupon do Salzburgu. A, zaginął na poczcie mi, ukradli mi kartę, którą kupiłam za 50 funtów do Salzburgu. Oczywiście napisałam do Zika, bo na poczcie nikt nic nie wie, czeski film, w ogóle halo, halo. A Zik mi oddał po prostu tą kartę. I jeszcze raz, jeżeli mi się tak zdarzy, mam to udokumentowane na mailu i tak dalej, żeby było zgłaszane, no to wtedy zacznę działać inaczej, bo niestety, ale ktoś tu coś kradnie. Ja bardzo dużo zamawiam kart do domu po 50, po 100 funtów. Wiecie, 5 dych, nie chodzi piechotą. Dla mnie to jest bardzo dużo pieniędzy, bo to jest dla mnie już jakieś jedne zakupy. A teraz robię 2 razy w tygodniu zakupy. Ostatnio w ogóle coraz mniej robię tych zakupów, jakoś żyjemy. Ja nie wiem, jak ja kiedyś miałam, że tonami robiłam zakupy. Zbliżają się urodziny mojego brata, więc ja zawsze się pytam, co mniej więcej chce i przeważnie kupuję jakiś fajny zapach chłopakom, czy to mojemu przyjacielowi Bartkowi, czy to mojemu braciszkowi Maciejowi, czy to mojemu Miśkowi. No jakiś to zawsze kupuję jakiś fajny zapach i tym razem również to zrobię, tylko tym razem nie wiem jaki, bo nie chciałabym się powtarzać, więc jeżeli macie jakieś fajne propozycje, ja to tutaj nie, bo to jest, filmiki są do tyłu, a urodziny są za niedługo, na pewno zapytam gdzieś tam na Facebooku, na Instagramie. Zobaczcie, widzicie, potrafię chodzić bez tapety, chociaż jestem, zawsze jestem spuchnięta jak wstaję. No tak już mam, taki typ mojej urody. Słyszałam dużo razy, że to przez mój alkoholizm. Kochani, jeżeli będę alkoholiczką, to wam to pokażę. Tak piję alkohol. Alkohol jest dla ludzi. Są dni, że nie piję, bo ktoś tam myśli, że alkoholik to jest taka osoba, która musi pić alkohol. Ja nie muszę, tylko lubię i nie piję codziennie, nie wiem jak to powiedzieć, bo na przykład zdarza mi się w ciągu tygodnia wypić jakiegoś drinka czy lampkę wina, tak, zdarza mi się, czy iść do wanny, mam ciężki dzień i biorę sobie lampkę wina do wanny, no, a w sobotę siadamy z Miśkiem i czy tam gdzieś wychodzimy, zawsze sobie gdzieś coś wypijemy, więc nie ukrywam tego, ale jeżeli ktoś mówi, że jestem spuchnięta rano, bo znowu się nachlałam, mając dziecko w domu,
9-letnie, które potrzebuje non-stop większej opieki, wychodzi na dwór i trzeba, wiecie, różne, w różnych, w pogotowiu trzeba być po prostu, bo to, a to ręka, to noga, to wiecie, gdzieś się przewróci na rowerze, a to tamto i człowiek musi reagować, więc jeżeli ktoś myśli, że gdzieś albo po miśka pojechać do pracy, bo albo na zakupy, albo cokolwiek, albo mojej mamie coś zawieźć, chociaż misiek zawozi napoje, bo ja nie, misiek jest od napoi. Także widzicie, no tak to wygląda. Powiem wam, że muszę iść umyć głowę i zrobić sobie na szczotkę, bo byłam na paznokciach i byłam tak bez makijażu, włosy nie zrobione, wyglądałam tragicznie, ale ostatnio się źle czułam, długo się źle czułam, a dzisiaj wstaję i mówię sobie dość. Nie, czekajcie, jak ta piosenka. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Ktoś mi ostatnio powiedział, że ładnie śpiewam, nie? Ale teraz to było tak, wiecie, dla jaj, ale uwielbiam chińską i w ogóle dużo osób lubię i bardzo dużo się w moim życiu dzieje i jestem wdzięczna Bogu za wszystko, co mam. Za wszystko. Nawet za te moje niepowodzenia i porażki, bo już wiem, co miałam odkryć i to odkryłam. Co prawda nie jest to fajna rzecz, ale wszystkie te drobne i te duże i te małe rzeczy, te fajne i te niefajne uczą nas czegoś. I tym razem i mnie czegoś nauczyły. Właśnie. Więcej pokory brać. Żartuję. Żartuję sobie. Także dzisiaj będzie makijaż, dzisiaj będą włoski, dzisiaj zrobimy sobie jakiś ciemny, mocny makijaż. Zajadę do Sainsbury'ego, mam kupon, mam kartę, tam zbieram punkty, wszędzie wszystko zbieram. Jeszcze raz wyślę o Sainsbury'ego do kartę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Muszę się w ogóle udać na tą pocztę. No i niedługo losowanie, nie? Osoby, pasta do zębów i pasta do zębów i cień, który ktoś może wybrać. Niestety to tylko będzie dla osób, które się zapisały, jeżeli chodzi o tutaj, o UK, tak to wygląda. Ale gdzieś coś wymyślę na międzynarodowe, bo przecież mam globalną stronę. Dobra, kochani, do później. No i teraz pora na późne śniadanko, oczywiście B-Complex, ja to różne, jeden raz takie używam, drugi tak, jakbyście chcieli jakieś więcej informacji, to w pustakach albo gdzieś tam ponagrywam, coś więcej na temat akurat tego, a tutaj śniadanko, bo śniadanko pożywne to podstawa. Dobra, idę wcinać, idę się szykować, także tak, takie pyszne. Pszenna bułka, ciemna z ziarnami słonecznika, do tego posmarowane pasztetem, sałata, ser, wędlina, pomidor i cebula. No i oczywiście magi, sól, pieprz. Nie, bez soli. Magi i pieprz. Zobaczcie, przyszło do mnie kolejne zamówienie na sklepy typu Argos, Boots, New Look, Debenhams, TK Maxx, co tam jest, czy jest House of Fraser, Gap, Mothercare, The Perfume Shop, Iceland, Super Drag, Matalan, Select i można by było tu wymieniać i wymieniać. Powiem wam, na czym skończyłam, ale jak widzicie, telefon miałam dosyć ważny i musiałam przerwać. Dużo tutaj jest sklepów i jestem zadowolona bardzo. Wszystko ładnie, sprawnie idzie. Dobra, ja się szykuję, bo polecam. Każdej osobie, która się zapisze na, utworzy sobie bezpłatną stronę, postaram się wysłać mailem taki krótki, krótkometrażowy filmik, gdzie przedstawione jest, jak robić zakupy na tej stronie, bo wydaje się trudna, a tak naprawdę jest bardzo, bardzo łatwa i fajna. Ja polecam. Dzisiaj pachnę Decadence tym od Misika, tym o takim. Mam trzy różne odmiany. Słuchajcie, mam tak lejące włosy po tym szamponie i po tu odżywce, nie patrzcie na burdel,
że musiałam spryskać lakierem, ale lakier mi dziwnie zdeformował trochę te włosy, co ja w ogóle pokazuję. Już również mi się tutaj, widzicie, kolor odbarwił, ale to nic. Ja sobie pofarbuję farbą jakąś, nie wiem, czy może niebieską, może sobie kupię płukankę, jeszcze nie wiem. O, tak dzisiaj się będę prezentować. Jadę pokazać firmę, pokazać jak się robi zakupy, spotkać się z koleżanką, więc fajny dzień będzie spędzony razem z Russellem. Muszę to wszystko rozplanować, Boże, tyle się dzieje takich rzeczy, że wow. Dobra, nie biorę kamery ze sobą, jeszcze muszę zajechać do Salisburego, kupić mały upominek. Mały upominek, kupić też jedzenie dla psa i kawę, to muszę na pewno. Więc parę rzeczy jeszcze coś tam dokupię. I to by było na tyle chyba. Idę do toalety, wychodzę z psem jeszcze i będziemy się wybierać. Także do zobaczenia po moim powrocie. Właśnie wróciłam niedawno, zdążyłam wejść do toalety i za chwilę za mną mi się ktoś wszedł. Mam zakupy, tam są moje rzeczy, bo byłam uczyć klientkę, jak robić zakupy. No. Także mam tutaj takie, o, też Russella zakupy. Dobra, za chwilę wam pokażę. Kontrola musi być. No, od polskich parówek, które Russell wcina ostatnio, ja w sumie też lubię. Za piątkę był taki do kontaktu zapach, a ja potrzebuję, bo wczoraj jak miałam podłogę na dole, zauważyłam, że mi się skończył. Ogórki będę konserwowe będę robiła. Sałatkę jarzynową. Zobaczcie, jaka fajna marchewka. Marchewka jest fioletowa, przeceniona oczywiście, więc dzisiaj będziemy z Russellem próbować marchewkę. Jeszcze takiej nie jedliśmy. Później tutaj odświeżacz. Kapusta pekińska, normalna marchewka, mleko, żurawinowy sok, kawa, por do tego, 4 paczki słonecznika. Uwielbiam ten słonecznik, chyba się od niego uzależniłam. Moje nowe uzależnienie to słonecznik i TLS, na którego jutro też kupiłam truskawki. Będę sobie robiła super shake'a i muszę jutro koniecznie poćwiczyć. Blukura kao do drinka. Później pomidorki, majonez light, przecier ogórkowy na zupę, oczywiście ogórkową, tylko nie kupiłam kurczaka, ale to nic. Zrobię zamówienie w White Rose i groszek, kukurydza, ziemniaki przecenione, zobaczcie jakie świetne ziemniaki, tylko data dzisiejsza z punkt 50 na 39, chciałam 2 paczki, jajka, kukurydza już była pokazana, pomidory, tutaj do ścierania tego, jak to się nazywa, skórki z cytryny lub czegokolwiek, ale potrzebuję. Raz chciał takie serki zjadł sobie, zostało mu jedno opakowanie, ale już wam pokazałam. Teraz jest na dworzu i wcina loda z lodziarki. Dobra, tak to, a to resztę do wyrzucenia. Jabłka za 19, zobaczcie jakie bycze fajne jajka. Szparagi, może na kolację, może na śniadanie, zjem, zobaczę, tutaj galakcji do picia, grejpfruty czerwone dla Russella, Laury nie ma, oczywiście jeszcze 2 pasztety, truskaweczki właśnie, pieczarki, sok i kolendra, zawsze zapominam jak to się nazywa. No i to by było na tyle. Ja wyglądam tak, już się rozpuściłam. Znaczy rozpuściłam. Tak, rozpuściłam się. Już się rozebrałam i idę dzisiaj zamówić sobie coś do jedzenia, bo nie zrobiłam obiadu, a jest bardzo, bardzo późno, więc będzie obiadu kolacja. Tylko to pochowam, zrobię szybko zamówienie, bo będzie się jeszcze około godziny czekało, więc nie wiem co zrobić. A może zjem pizzę? Zdrową. Tak mi się wydaje, że zjemy chyba pizzę zdrową. Na tyle mam i ser. Tak, zaraz zrobimy tak, że Misiek będzie w kuchni z domu. Pokażę wam tą pizzę. Miałam coś zamawiać, ale stwierdzam fakt, że nie będę zamawiała, bo nie ma sensu. Ten karton też jest do wyrzucenia. Jeszcze wam pokażę kwiatka. Tak na koniec, zobaczcie. Ten, co mi kupił z przeceny, odżył. Zobaczcie, jak ładnie wygląda.
wydaje mi się, że mam rękę do kwiatów po mamie. Pewności jeszcze nie mam, ale początki dobre. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Dobra, zmykam. Do zobaczenia w następnym filmiku, czyli już jutro, bo to będzie chyba teraz piątek i sobota filmiki. Łapcie.